Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj jedziemy do Kozienic, do Bartka Szczęka. Mieliśmy tego tripa zrobić trochę wcześniej, ale w dniu, w którym mieliśmy jechać, Bartek do nas napisał, że rozbierają mu skatepark i no. Ale jedziemy i tak, mimo że nie będziemy jeździć tam na skateparku, jedziemy sobie po prostu pośmigać ze Szczękiem na streetach i może na jakiś inny park też pojedziemy w pobliżu Kozienic. A teraz jadę po Karola. Karol. BMW. Kierunek Kozienice. O, szybciej tylko tam będziemy, dobra. Myślałem, że trochę dłużej nam zejdzie, ale spoko. Bartek kończy lekcję jakoś o 13, także się z nim złapiemy. No i uderzamy jakieś streety, jakieś klipy fajne ponagrywamy. Jest faktycznie zimno. Karol właśnie dlatego skoczył po bluzę jeszcze. No, ale będzie spoko. Raz byłem w Kozienicach właśnie też z Karolem, też z Bartkiem. I musimy tam pojechać, o, słońce wyszło. Wyjeżdżamy. Ja tak patrzę, no ochroniarz musi nam bramę otworzyć. Dobra. Idę go wyjaśnić. Dobra. Karol wyjaśnił ochroniarza i jedziemy. Godzina 29, dobra. Tak, spoko czas, spoko czas. 1 hour later. Skansen militarny. Tak jest. To co, wbijamy tam na to? No jeszcze mamy pół godziny do Kozienic, ale widzieliśmy już to parę razy po drodze i nigdy tutaj nie byliśmy, więc się zatrzymamy obczaić, co tam jest, bo fajnie to wygląda. Czas na przerwę. Bartek, nie czaisz? Zobacz, jest władza. VIP. Klucz na wieżę. Wbijamy tam. Czy mówisz, że jesteśmy pierwszymi? Tak. Bartek już kmini, gdzie salto trzasnąć. Obczaja czołgi, bęki, wszystkie schodki. Ale dużo igieł. No. Jesteśmy tylko 49 km od Warszawy. A jechaliśmy tu jakąś godzinę. No. A był włączony. O, wchodzimy tam? Ale nie weszłeś. Kiedyś miałem lęk wysokości, ale zacząłem jeździć na hulajnodze. Nie ma obiektywu, ale tam są Kozienice. Więc jesteśmy bliziutko. Piękny widok. Ładnie tutaj. Dobra, uciekamy stąd, bo cała konstrukcja się giba. Ustaliśmy chwilę w miejscu. Ja się oparłem o barierkę i czuję, jak tam mi giba, bo po prostu jesteśmy jakieś 40 metrów nad ziemią. Także schodzimy. No, może coś jeszcze znajdziemy fajnego. Znaleźliśmy czołg. Nieźle. Ale oni tam mało miejsca mieli. Ale wszystko rozmontowane, szkoda, bo bym się przejechał nim. Jo! Taka grubość. Strasznie grube. Z 8 cm? Nie, ile on miał. O nie! Scooty Ventura. Twoja kolej. Czyń honory. Karol jest większym entuzjastą właśnie takich wojennych rzeczy. Jak podobało ci się, Karol? W porządku, ale oczekiwałem czegoś lepszego. Czy jest niedosyt? Jest niedosyt, no. Dobra, jedziemy do Kozienic. No to bierz hulajnogę i już bądź gotowy i za chwilę po ciebie będziemy. To już się szykuj. Jedziemy. No, srogo. Przyszedł biznesmen ze szkoły, dostał piątkę z polskiego, piąteczka i jedziemy po zioma. Jedziemy po zioma i plan jest taki, że jedziemy na taki strasznie sketchy skatepark blisko Radomia w Pionkach, jednocześnie blisko Kozienic. Tam nagramy trochę klipów, nie Bartek? Tak jest. Nie Karol? Pewnie, że tak. Nie Paweł? Tak. 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 Dojechaliśmy do Pionków, skateparku położonego jakieś 20 minut od Kozienic. I Bartek mówi, ja zrobię rurę. Także robi rurę. Właśnie. Musi obejść od boku po tym grubym. Skocz z nogi. Albo czego? No to dawaj. Z nogi? Na stylu, ja ci nagram klipa. Z nogi? Albo tak dawaj od razu.
I tak o! Tak o! Normalnie. Skatepark jest już tutaj. Let's go. Jest dosyć zimno, ale... Jest pusty skatepark. I ja nie mogę. Ej, ja nie wiem, kiedy ja ostatni raz jeździłem na pustym skateparku. To naprawdę. No, naprawdę. Kiedy? Prywatna sesja, wykupione pionki. Ale kąty są... Śmieszne. Kąty są ekstremalne. Nie ma też łączenia ramp. Ale... jo, i głośne są. Kutery bardzo płaskie. Ale mini rampa... To straszne. Mini rampa fajnie wygląda. Ej, fajnie wygląda ta mini rampa. Dobra, skatepark może nie wygląda za ciekawie, ale ten halfpipe jest jednym z najfajniejszych halfpipe'ów, na jakich jeździłem. Jest wysoki, sami zobaczcie. Jest taki... no, z 2 metry ma. I ma idealny kąt do wszystkiego. Także na pewno tutaj jakieś klipy dzisiaj siądą. Poza tym, no to tamte rampy dosyć przypałowe. Ostry kąt, bez przejścia gładkiego na flat. Quatery, no, bardziej jak takie speed quatery, czyli są bardziej poziome zamiast pionowe. Jakichś erów na tym się nie da robić, ale napędzają bardzo dobrze. Nie mam na sobie butów do jazdy, ale... o, rozwiązałem buta. Ale pojeździmy zaraz. Tak? Nawet nie widać, czy jest mokre, czy nie, bo jest taka farba. No. Jakiś lajnik chillowy. Nagrywasz? Możesz nagrać tak od dołu, wiesz, tak. Tak? Tak, tak od dołu. Dobra. Zawracam w lewo. No i trochę mi jest... Jezu, jak wysoko. Kółko zrobiło tak. Żeby zrobić salado tutaj, myślałem sobie, że z tamtej zrobię, a po drugiej stronie jest płot, który ma wystające do góry pręty, a z tej drugiej strony, jest rampa. Dosyć wysoko. Nie zakładam, że przelecę na drugą stronę, ale... Znając ciebie, zrobisz to z pierwszej. Czekaj, lub z drugiej. Ślizga się dosyć, ślizga się ostro. Zajebiste. Dobra, co za salada? Nie czuję salada, ale czuję transfer. Halfpipe, bariera, w to. Jest wysoko. Jest. Jest 2 metry przelotu. Na wysokość jest z metr. Idę po ochronki. Dobra, słońce wyszło. Gap jest. Bartek jest. Stresik jest. Myślę, że nie dolecę, ale w sumie na klece stąd i mam prędkość do przodu, no to nawet spadając prosto w dół z tego kotera. Rozpędź się na pewno na pełnej, żebyś miał ten zapas prędkości. Żeby nie było jak na awe z tym słupem. No. Nie, no dobra. Może barierka najpierw, czy od razu loci? Nie, barierka chyba jest straszniejsza. Dobra, lecę. Tak? No. Stawcie lajka w górę. Wiesz? Gej. Ja. Co jest? Jeszcze raz. O stary. Ty tam wylądowałeś typowo. Jak? To jest naprawdę daleko. Nie wiem, bo się bałem w bok obrócić. Jeszcze wyleciałeś tak wysoko, że cię chyba uciąłem. Bartek, następny jest tamten dach za tobą, skutera. Nie mogę powiedzieć, że tył, bo spadnę. Ready? Tak. Cały? Tak. Wyleciałem za bardzo w lewo. Wolałem się do sobie, piszczę, nawet mi się odbiła rurka.
A w sumie fajny gap, szkoda, że nie ma większej prędkości na niego. Prowadź jeszcze? Tak, jakiś pas startowy robimy. No kurde, ja nie wiem, czy ja muszę się wkleić z tej barierki, bo to jest faktycznie sketchy ultra. No to tak jest ślisko, tyram są śliskie ultra. Nie musisz tego robić, jak nie chcesz. Znaczy, no chcę. Czy buzacja nie pozwala. Najfajniej jakbym wyleciał stary i żebym wylądował tam, pochylony w... Albo w bank. Tam? Nie, dawaj borda po tamtym. Borda? Borda w dół. No nie. Albo lipa, o stary. Od 3 razy próba. Która nie wyjdzie, to trudno. Teraz się zastanawiam nad tym, czy nie skoczyć, czy wklejać się z barierki, czy po prostu wskoczyć, bo ta barierka faktycznie dała mi lekki taki wobble i dlatego skręciłem w lewo do tej niebieskiej barierki. Dobra, ostatnia próba, jak nie wyjdzie, to trudno, jak zrobię, to spoko. Jackass. Spoko. Fuck. Dobra, ostatnia próba. Ile wlezie? Dobra, może nie wyglądało to jakoś, żebym coś zrobił sobie, ale bardzo odbiłem piętę. Miały być 3 próby, były 4. Ale za starania i tak dać lajka. Moje pięty by tego chciały. No i zrobię tego gapa następnym razem. Teraz jest ślisko, zimno, chłodno. Mokro, wilgotno. Mokro. No. A mam nadzieję, że podobały wam się moje efektowne wywrotki przez ten transfer. I co, teraz jakieś klipy od wszystkich. Jepa. Tak, właśnie, ostatnio się nauczyłem, mówiłem wam, że Cody Flom robi i fajnie robi, chce się nauczyć. I się nauczyłem. Co? Zobaczysz teraz. Yo! Sekwa! Nie, Bartek, to nie koniec. Dobra. To nie koniec. Bar? Albo finger. We from finger. Może być Bartek? Może być. Super. Yo! Sekwa. Prawy bater. Co? Prawy bater. Ostatni, nie. Jeszcze coś. Wiesz, że ja pauzy nie robiłem? Na Bartek. Pauzy nie robiłem. Tak? Tak. A posiadało z pierwszej. Teraz Bartek na copingu. Ale kąt. Ja nie mogę. To było piękne. No tak. Bar Hill? Bar Rewind. Co? Kosier nagrywa, naprawdę, ten kąt. On jest centralnie... You! Jeszcze tą nóżką tak ładnie wysuwa. Tak nóżką, tak... Spieraj. Kozienicki rajder. Yo. Pamiętacie, jak przyszliśmy, to był pusty park? Trochę przybyło. Z tym momentem opuszczamy skatepark w Pionkach, tak? I zmierzamy do Kozienic, do Bartka Szczęka, ma rampy w ogrodzie. Bart Park. Na Bart Park. Bart Park, tak. Na Bart Park. I zobaczymy, jak to wygląda. Na zdjęciach bardzo fajnie Bartek zrobił. I może jakieś fajne tyczki zrobimy. Ale naprawdę elegancki kąt. Taki jest... Nie to, że płaski, ale wbija w górę. Lądowanie znowu jest mniej strome. Siema. Cześć. Cześć.
Dobra, jesteśmy u Bartka na tej zrobionej przez niego setupie, w sumie można powiedzieć, bo tam jest też wyskok i bank z tyłu drugi. Jest lampa, elegancko, jest ciemno. Jest po 18, ale lampa robi robotę. Godzinę 17:30. Tak jest. Jakieś klipki teraz tam. Chillowe, ale przyjemne. O, piesek! Piesek! Fajny piesek! Oni się witają się z kikiem. Igor? Tak. Co się stało? Ja się za tyle pchało. Cyk. Blizna po długości. Pyknął konkret. Dawaj teraz drugi trik. To jest jego dzień dzisiaj, ewidentnie. Nawet nie zapytał się jaki, tylko powiedział okej i pojechał. Nakręcone dwa bartki, nie? Let's go. Let's go. Boom. Thirty seconds left on the clock. Myślałem, że nie trafi. Ja też. 10, 9, najlepsza sztuczka. Róbcie hałas. Cicho, ostatnie. Robi hałas. 3, 2, 1. Drop in. Yeah. Oh my god, and he sticks it. To jest właśnie piękne w hulajnodze. Teraz Karol. Teraz Karol. Minuta przejazdu. 3, 2, 1. Dawaj. No. Juu. Ale nie było Manu tam. Dobra, nagraliśmy jeszcze Game of Pig, Bart. Ogólnie graliśmy na literki, było Bart. Jest tu w karcie, zobaczcie sobie, o tu. I nasze Instagramy są tu. W sensie, o tam. Bartek. No. Dzięki za oglądanie. Zostaw lajka, sobie komentarz. Dzwoneczek. Widzimy się następnym. Yo. Yo. Essa.